Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Zawsze porusza mnie ta scena, kiedy Jezus płacze. Niektórzy pytają, czy Jezus okazywał uczucia, czy On miał uczucia. Oczywiście. Każdy, kto kocha, jest bogaty w uczucia. Jest piękny uczuciowo. Jezus płacze, bo Jerozolima jest miastem, które umiłował. A miasto to ludzie. Miasto to naród wybrany, który nie rozpoznał czasu Jego nawiedzenia. Ten naród to świątynia Jego. Człowiek jest miastem Boga. I gdy człowiek nie rozpoznaje Bożego przyjścia, to Bóg płacze. To nie są łzy rozczarowania, to są łzy bólu, miłości, łzy zranionego serca Boga. Ta bliskość człowieka niewrażliwego na Boga rani go. I każdy człowiek jest blisko Pana, ponieważ jest w jego sercu. Nie ma ludzi, którzy żyją poza Bogiem. Nawet ci, którzy określają się jako niewierzący, ateiści. Zauważmy, jest w nas tchnienie Jego. My żyjemy w Bogu, a Bóg żyje w nas. Człowiek, który nosi swojego Boga we własnym sercu. I to serce, jeśli jest niewdzięczne, jest sercem raniącym. Jak rozpoznać Boże przyjście? Bóg objawia swoją obecność między innymi przez spokój, który odczuwamy w sercu. Nierozpoznanie Bożego przyjścia jest powodowane trwaniem w niepokoju. I bez rozumienia Słowa Bożego nie ma pocieszenia. A człowiek nie jest zdolny do przeciwstawienia się sile niepokoju, która przychodzi od złego. Niepokój, w jakim człowiek trwa, ten niepokój niszczy go. On pozwala, aby człowiek doznawał upokorzeń. Ten, który trwa w niepokoju, upokarza innych, ale też ściąga na siebie upokorzenia. W stanie wewnętrznego niepokoju potrzeba płakać nad sobą, jak Jezus płacze nad nami. Łzy pozwalają przejrzeć na oczy, rozeznać, pod czyim jesteśmy wpływem. Nasze łzy to są przeważnie łzy pokuty, skruchy, mówiące o moim powrocie do Boga. Zawsze ten człowiek, który płacze, to jest człowiek, który się odnawia duchowo. I wtedy Pan staje w obronie własnego miasta, czyli człowieka, który po raz kolejny wybiera na swojego Pana i Zbawcę.